Jolf tutaj, Olga i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Moi drodzy, planem na dzisiaj jest w końcu po prostu nakarmienie naszej królowy motylków, ponieważ ja już mam jej delikatnie dosyć, powiem wam szczerze. Naprawdę ja tutaj siedzę i zbieram ten nektar, ale to jest bardzo Słyszę cię! Słyszę tego slajma kotka, który daje monety, z tego co gdzieś słyszałam, no ale nieważne, ja nie potrzebuję monet, jestem dosyć zamożna. Jednak, bo tutaj gdzieś? Nie, okej, coś mi się... Dobra, nieważne, kochani. Planem właśnie na dzisiaj, tak jak powiedziałam, nie jest nakarmienie tej królowej motylków, ponieważ ona jest dla mnie tak już po prostu... Nie chcę powiedzieć, że irytująca, ale naprawdę, oho, tutaj się już się oczywiście drama dzieje. Ja cały czas siedzę i szukam tego nektaru i on jest naprawdę moim zdaniem trudny do zdobycia, ponieważ nie to, że pojawia się tylko i wyłącznie w nocy, to również nie wszystkie jakby drzewa, te takie kwiaty niebieskie na drzewa, które go produkują, zawsze można z nich ten nektar wycisnąć, bo czasami na przykład one nic jeszcze nie wypluwają w trakcie nocy i mnie to strasznie, strasznie... irytuje, powiem wam szczerze, więc na razie mam 4, damy jej 4 oraz... Okej, na dzisiejszym odcinku chciałabym również pójść... Proszę bardzo, trzymaj, moja droga! Chciałabym również pójść do tej drugiej jakby części mapy, o której cały czas mówię, nawet nie wiem jak ją nazwać, ale wiecie, tam gdzie spotkaliśmy nietoperka. Ponieważ po pierwsze tam nie byłam dawno, a po drugie, tam jest nektar, tam jest nektar, a po drugie tam są również prawdopodobnie jakieś nowe slajmy, których ja jeszcze nie poznałam, także jestem bardzo ciekawa, co udałoby nam się tam zobaczyć. Jejku, kochany, Tary, wy się uspokójcie. W ogóle trzecia rzecz, kochani, bardzo mi przykro, ale naprawdę YouTube ma chyba coś do mnie i do Slime Ranchera, ponieważ to już jest kolejny raz, kiedy autentycznie wyłącza mi komentarze, znaczy nie, że wyłącza mi komentarze, ale jest jakiś bug. Kiedy ja wrzucam film, to wtedy z jakiegoś powodu później patrzę i są normalnie komentarze wyłączone. I ja takie wytyfy. Więc teraz chyba sprawdzę, nie wiem, ze 3 razy co najmniej, żeby na pewno było to wszystko włączone i żebyście mogli pisać mi komentarze, ponieważ ja uwielbiam wasze komentarze. Również wam dziękuję za wszystkie protipy pod ostatnim odcinkiem. Mam nadzieję, że się przydadzą, a my chyba na razie będziemy się kierować ku naszemu ranczu. No bo zobaczcie, mamy również jakieś slajmy, mamy surowce, więc przydałoby się chyba wrócić, żeby tego nie stracić. O kurczę, ile tam jest dobrych rzeczy! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co? Czym ty jesteś? Czy ty jesteś purchawką? Tak mi się wydaje. Ty nie jesteś chyba żadnym surowcem. Więc purchawkę to ja zostawiam. Czy mogłabym jakoś tam się wzbić do góry? Wiecie co, to mogłoby być bardzo problematyczne. Jednak spróbuję oczywiście. Spróbuję, bo najwyżej trafię do wody i będzie problem, ale mogę również do tej wody nie trafić i coś zdobyć potrzebnego. Czyli jakbym mogła tam w ogóle wejść? Pewnie po tych grzybach, przypuszczam. Aha, tutaj już są wkurzające. Tak w ogóle, nie wiem czy kochani widzicie, ale o tam poznajecie tego ziomka? Poznajecie tego ziomka? Podobny jest? Właśnie kupiłam maskotkę na Black Friday i się strasznie z niej cieszę, ponieważ mam również inne... Kurde no, nie mogę tutaj wejść, bo się wywalam, ale mam również kolejne inne rzeczy, które będą nowymi tutaj przedmiotami na biblioteczce. Ale to zresztą zobaczycie w kolejnych filmach. Ogólnie w grudniu również planuję, kochani, robić daily, jak mi się uda, czyli film codziennie. Mam nadzieję, że... Wow! Wow! Nie musiałaś tego zrobić, naprawdę. Nie potrzebowałaś sobie ulżyć, naprawdę, na mnie. Proszę bardzo, idź tutaj sobie sieć na dole. Dokładnie, na dole, tyle ci powiem. Miłe slajmy tak nie podskakują. Proszę bardzo. I teraz do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Proszę was! No dobra, nieważne, najwyraźniej nie jestem w stanie tego ogarnąć na razie, więc wracam, kochani, taki jaki był plan na początek, czyli zostawię te wszystkie materiały i po prostu wrzucimy również Hunter Slime, które zebrałam, do naszych mieszkań. No i proszę, jestem, czy wszystko jest w porządku? Mój Boże, nic nie jest w porządku! Wszyscy są głodni, zmęczeni i zdezorientowani. Dobra, już wszystko zbieram. Kurczę, nie było mnie aż tak, nie wiem, dawno, znaczy tak naprawdę aż tak długo, żeby tak to wyglądało, jednak slajmy są głodne i temu nie mogę zaprzeczyć. Co to było? Okej, dobra, to byłeś ty! Jezu, jak się przestraszyłam, słuchajcie, że mi się jakieś largo zrobiły i po prostu ja go nie zauważyłam i zaraz mnie walnie w łeb. Nie, na szczęście wszystko jest w porządku, na spokojnie, na chillerku. Zbieramy sobie, moi drodzy, jedzonko, proszę bardzo i również tak jak wam
przed chwilą powiedziałam, planuję w grudniu daily, czyli po prostu jeden film dziennie i do tego planuję robić shortsy. Nie wiem, czy mi się to uda. Również jest jeszcze pomysł, żeby zrobić vlogmas, a na zasadzie nie, że vlogmas codziennie, ale na przykład raz na tydzień, ponieważ, moi drodzy, będę musiała na przykład sobie pomalować włosy. Będę musiała również ubrać choinkę, zrobić jakieś jak one się nazywają? Te takie świąteczne ciasteczka, pierniczki, tak, będę robić również pierniczki. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć po prostu taki odcinek bardzo, ale to bardzo chillowy, taki naprawdę mega chillowy, po prostu prawie nic bardziej ciekawego by się w nim nie działo, proszę na przykład ubierania choinki oraz robienia pierniczków, to dajcie znać w komentarzach. Co więcej, na pewno pod koniec roku pojawi się film, w którym będę opowiadać temat mojego roku, ponieważ mój rok był, powiem szczerze, dosyć ciężki i również nie było z jakiegoś powodu przez te 4 miesiące od mojej magisterki i chciałabym, żebyście tak naprawdę wiedzieli i znali powód, a nie, że Gajnali po prostu nie chce siedzieć na dubsku i nic po prostu nie robi. Po prostu miałam swoje powody, ale to właśnie w tym, proszę bardzo, okej? Wszystkie plorty, ale właśnie to będzie w tym odcinku pod koniec roku. Zresztą chyba na Twitterze również pisałam, co się tak naprawdę działo. Jednakże, moi drodzy, jesteśmy. Ja sobie tutaj wszystko pozbieram. Jak sobie pozbieram, to przeczytamy questy, które tam są. Następnie spróbuję w jakiś sposób ogarnąć tyle, ile mogę moich biednych slajmów, które będą musiały również jeszcze trochę posiedzieć beze mnie. Bo tak jak powiedziałam na początku odcinka, planuję pójść do tamtej drugiej wyspy. Wiecie której, może poznam jej nazwę, to będzie mi wtedy łatwiej. Okej, z tego co widzę, farma już jest całkiem ogarnięta. Chciałabym również zobaczyć, czy w ogóle na jakiekolwiek ulepszenia mnie stać. I wiecie co, powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, czym jest to Deep Brain. I sądzę, że może potem odkryję ten zasób. Tutaj tak samo Prid Mori Oil, ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Boomporta jeszcze w ogóle nawet nie znalazłam. Nie znalazłam jeszcze. Dobra, to możemy zakupić, okej. Tutaj Silky Sand również nie wiem, co to jest. To jest to Deep Brain ponownie oraz Pulse Wave. Okej. Dobra, nie wiem, czy jest mi to naprawdę na tyle potrzebne, ale możemy to zakupić, więc to zrobię. Weźmy w takim razie Tank Booster. Proszę bardzo, mamy już 40 jakby rzeczy, które możemy zmienić w naszym ekwipunku oraz Pulse Wave. Super, bo słuchajcie, zobaczcie, mam tyle pieniędzy, że naprawdę na nic mi nie będzie brakować przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, a tutaj slimy są naprawdę na tyle pracowite, że cały czas coś ogarniają, cały czas coś tworzą, więc mam teraz 30 tysięcy, przypuszczam, że na pewno dojdę do 50. No ale co, zobaczmy sobie Wiktora, pamiętacie jego fabułę? On dostał jakiś dziwny szyfr od jakichś w ogóle alienów obcych i tutaj nam pisze, że o mój Boże, że złamał kolejny właśnie z tych szyfrów. Oraz w takim razie znowu jest coś nowego, dobrze, w takim razie mamy, słuchajcie, w tym szyfrze jakieś instrukcje, jak możemy się z tymi obcymi komunikować, okej? I on z nimi gadał z jakiegoś powodu, no zobaczymy, co on tam odkrył i ta obca kultura pyta się o wiele, pyta się o wiele rzeczy i pyta również o jego pracę. Okej, i co jeszcze? On się jakby cieszy z tego, że pytają o jego pracę, uważa, że to jest całe, że go doceniają. Aha, i co również? Aha, tutaj Wiktor mówi, że w momencie, kiedy pytał tych obcych pytania, to oni odpowiadali, jakby próbowali coś ukryć. Aha, ukryć taką wielką samotność, która skrywa się w ich sercu. No dobra, tego się nie spodziewałam. Dobra, i Wiktor powiedział, że w takim razie on się później, moi drodzy, z nami do nas zadzwoni, jeżeli coś nowego odkryje. W takim razie Mochi mówi o tych dronach, które znajdujemy w różnych miejscach na wyspie. Jest coś o nich dziwnego, znaczy z nimi dziwnego. Aha, słuchajcie, one są jakieś, te drony właśnie są bardzo jakieś skomplikowane, prawie jak jakaś obca technologia, czyli znowu mamy jakieś kosmitów ogólnie. I Mochi myślała, że to są w ogóle właśnie jacyś kosmici, którzy przylecieli na Rainbow Island, ale nie wydaje jej się. Ponieważ wyglądają one jak drony, których my ogólnie używamy, czyli wiecie, ludzie na ziemi i ogólnie to daje déjà vu, jest strasznie przerażające, ale żebyśmy my nie byli przerażeni, ponieważ a tam słuchajcie, obcy najwyżej nas porwą, zjedzą i przemielą na mielone.
Okej, okay, dobra, tyle Moczy nam powiedziała. I moi drodzy, mamy również Ogdena oraz Torę. Torę nie znam, ale zobaczmy, co Ogden ma nam do powiedzenia, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, w ostatniej wiadomości mówił, żebyśmy mu dawali jakieś flory i fauny ogólnie. O, proszę bardzo, czyli wysyłaliśmy mu zdjęcia z tego, co widzę. I wspaniale, wszystko jest piękne i bardzo mu się podoba, jednak jest to jednak nienaturalne. Okej, okay, on przeprasza, ale jednak coś na temat tego miejsca nie jest w porządku. Aha, moi drodzy, te tęcze, które widzimy, przypuszczam te tęcze, które są w tych teleportach, Ogden uważa, że są one całkowicie nienaturalne i kiedy o nich myśli, to boli go brzuch, ale ogólnie się tym zajmie jakby głębiej i spróbuje znaleźć jakiekolwiek informacje, które mogłyby nam pomóc. Dobrze, w takim razie, Tora. Dzień dobry, okej. Okay, słuchajcie, czy ja ją powinnam znać z pierwszej części, czy kompletnie mogę w takim razie jej nie znać? Dobrze, czyli ona dzwoniła tylko i wyłącznie dlatego, żeby się zapytać, czy wszystko z nami w porządku na tej nowej wyspie oraz czy nasze buty są czy nasze buty są po prostu, wiecie, wygodne i czy możemy w nich dużo podróżować oraz dostaliśmy Taming Bell. Okej, okay, dobrze. W takim razie super, dostaliśmy, moi drodzy, jedną nową recepturę oraz porozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi. Ja jednak idę i kieruję się na wyspę, tak jak wam zresztą mówiłam. Wiecie co, jestem tutaj i odnalazłam jakieś drzwi, ale pojęcia nie mam, jak mogłabym się do nich dostać. Nie wiem, może tutaj jest jakiś posąg. Wydaje mi się, że ja widziałam posąg, wiecie, tutaj. Właśnie tych takich nietoperków. Więc dlatego wzięłam ich plorty, żeby może udało się go włożyć od razu. Ale wiecie co, ja właśnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja to widziałam i czy mi się po prostu przewidziało, czy rzeczywiście coś tutaj się znajduje. O, tam widzę, że jest trochę surowców. To zawsze miło, ale gdzieś pamiętam. Nie wiem, czy jednak właśnie może mi się po prostu przyśniło albo przewidziało. Aha, tutaj to jest! Okej, okay, tak mi się wydawało, że widziałam to z góry. No to dobrze, w takim razie super, akurat mi się udało. Mamy również tutaj, już myślałam, słuchajcie, że to będzie jakieś epickie, wspaniałe przejście, którym będziemy mogli dalej odkrywać to miejsce, jednak jest tutaj wyłącznie tylko i wyłącznie kapsuła. No dobra, no może być, to może być, nie no i że marudzę, ale naprawdę, no spodziewałam się czegoś lepszego. Jednak, jako że ja tutaj jeszcze to miejsce mam całkowicie nieodkryte, to będę próbowała mieć oczy szeroko otwarte, żeby może znaleźć jakieś ciekawe nowe slajmy, czy może również ciekawe nowe surowce. Poczekajcie. Szczególnie chciałabym, tak jak wam mówiłam, znaleźć to water brine i jest to coś wodnego, więc nie wiem, może powinnam gdzieś tak przy wodzie szukać. Okej, tutaj jest jakaś kapsuła, więc weźmy to, tylko muszę poczekać, aż się wszystko zregeneruje, dobra. I cóż tu jest? Nic takiego aż ciekawego. O, tu jest jakaś droga, której wcześniej nie widziałam. Czy... o... czym ty? A, od Onion. Okej, okay, dobra, ja znam od Onion, moi drodzy. One pojawiły się w pierwszej części. Jednak czy mogę jakoś dalej tutaj przejść? Jejku, mogę. O Boże, dobra. Trochę się martwię, trochę się boję. Nietoperki! O mój Boże, nietoperki! A nie ma... dobra, już chciałam powiedzieć, że kurde, nie mam miejsca w ekwipunku, ale na szczęście się udało. Mamy również kolejnego nietoperka, kochani. Więc jest dobrze, jest stabilnie. Chodź tutaj, kochanie. A, to nie jesteś ty. Moment. Ja już was wszystkich mam i zebrałam. Co to jest? Aha, to jest grejpfrut po prostu, tylko że zepsuty. Czy możemy jakoś przejść tutaj dalej? Możemy. Wiecie co, ja w takim razie plorty nietoperków wyrzucę, ponieważ one już nie są mi potrzebne. Jejku! Dobra, tutaj widzę krainę z nietoperków. Bierzemy, kochani, je wszystkie, ponieważ mi byś by się przydały i mogłabym je również zmienić i połączyć. Okej, okay, tu jest przejście. Czy jest to jakiś... nie ma tutaj również żadnego posągu. Tak jak mówiłam, mogłabym wziąć nietoperki i... okej! Okay, i zmienić je i włożyć je, moi drodzy, na ten. Tu jest Boomplort, okej. Okay. I zmienić je i zmodyfikować, dodać do innych slajmów. To chciałam powiedzieć, żebym sobie... okej, tu jest gdzieś to miejsce. Czyżby były tutaj może jakieś Boomplorty? Bardzo by mi to pomogło, gdyby się odnalazły, ponieważ miałabym kolejny posąg zaliczony.
Kurde, żebym ja tego nie zapamiętała, czy żebym ja tego nie zapomniała, chciałam powiedzieć, bo wiecie, że mam do tego predyspozycję, że często się gubię, więc będę może pamiętać, mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda i niczego nie zgubię i niczego nie zapomnę. Na razie idę i poszukuję tutaj bumplortów, może się gdzieś odnajdą. Czekajcie, ja znam te slajmy! To są z pierwszej części, prawda? Tak, kryształowe! Dobra, kryształowe są śliczne i w ogóle jednak ja wciąż potrzebuję tych. Ja wciąż potrzebuję właśnie moich boom slime'ów. Proszę, no. Zresztą teraz... Czy ja mogę w to wejść? Chyba tak, ponieważ to nie jest jakoś... A! Boże, już myślałam, że to jest jakaś ta... Że to jest ten... W głęboka woda chciała powiedzieć, słuchajcie, mamy to! Mamy to, nie wiem czy wy widzicie, ale tam jest właśnie Gordo kryształowy, więc się spróbuję do niego podpiąć. Kurczę, ale się cieszę, mamy również tutaj naprawdę dużo rzeczy do odebrania. Proszę pana, ja nie mam na razie panu co mam dać, ale chciałam, żeby był on widoczny na mapie, więc jest. Z tego się cieszę. Jakby były jakieś bumplorty, to bym była bardzo szczęśliwa. Bardzo bym była zadowolona. Tam chyba są. Jejku, jakie to jest w ogóle duże miejsce, słuchajcie. Ja naprawdę nie przypuszczałam, że ta lokalizacja... O, jeszcze mapa jest. Że ta lokalizacja będzie aż tak duża, bo dużo w takim razie jakoś nie chodziłam po niej. Okej, dobra, mapa. Mapa, tak! Dajcie mi mapy, ponieważ... O Boże, jak cudnie! Ja się gubię, więc mapa będzie mi na pewno potrzebna. W ogóle teraz mam tyle rzeczy, że przydałoby się pójść do... na rancho. Jednak, no na razie nie mogę, ponieważ słuchajcie, dalej będę próbować odnajdywać ciekawe rzeczy. Czy może gdzieś tutaj są boom slimy? Tutaj jest kolejny dron. Co on ma mi do powiedzenia? Aha, czyli że ogólnie on tutaj wykonuje misję, jednak te gejzery są super ekstra fajne, żeby na nich skakać. No okej, stary, jakby ja również nie powiem, że nie, ale ja już się na jednym nacięłam, także te gejzery nie do końca mi się podobają. Szczerze mówiąc, chyba wolę tamto miejsce, jednak wciąż, słuchajcie, poszukuję. Wciąż szukam tych moich boom slime'ów. Wiecie co, kochani, jednak zdecydowałam się wrócić na rancho, ponieważ tam jest ten kryształowy Gordo, którego ja bym chciała nakarmić, jednak nie mam tam wystarczającej ilości jedzenia. Stwierdziłam, że sobie po prostu przyjdę i spróbuję to wyhodować. Tutaj również sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nikt się nie bije i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest mój jeden biedactwo nietoperek, więc weźmiemy kolejnego nietoperka oraz dodamy do nich kryształowe. Mam nadzieję, że nie powstaną jakieś dziwaczne, przerażające tutaj slajmy. Jednak mówiliście mi, że tylko i wyłącznie huntery są tak wkurzone i takie niemiłe, więc mam nadzieję, że tamte... Okej, tam chyba wszystko się dobrze dzieje. Ja również wezmę to wszystko i zrobię kolejną farmę właśnie z tymi... A jak one się nazywają? Z tymi cebulami. Poczekajcie, czy ja już nie mam tutaj miejsca? Kurde, myślałam, że jeszcze... No kurczę, no! Myślałam, że jeszcze tutaj na tej jakby... no na tym dodatkowej farmie... Znaczy części farmy jeszcze będę miała miejsce. No dobrze, w takim razie będę szła dalej, jednak to się, kochani, tak rozrasta, że ja normalnie jak ja obrabiam farmę, to mi to, nie wiem, zajmuje 30 minut, a nie 15. No dobrze, zróbmy sobie, proszę bardzo, garden. Następnie kupmy oczywiście wszystko, co możemy kupić. Proszę bardzo, okej, i włóżmy tę oto cebulę, ponieważ jeszcze chciałabym sprawdzić, czy mam rację i kryształowe slajmy, tak jak pamiętam, są dokładnie, uwielbiają te dziwne cebule, także one sobie tutaj rosną, ja się tymi po prostu, ja spróbuję znaleźć jak najwięcej i zdobyć tych dziwnych cebul i potem spróbujemy również nakarmić naszego Gordo. Zresztą, poczekajcie, jest 22, więc tak również sobie myślę, że w sumie mogłabym teraz przejść i spróbować poszukać nektaru. To też jest dobry pomysł. Czekajcie, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Skąd tu się wzięły te tary? Co to ma być? Zjadły mi moje wszystkie...
przypuszczam, moi drodzy, że one były głodne, chociaż nie rozumiem, dlaczego miałyby być, ponieważ naprawdę zostawiłam im mnóstwo jedzenia i dorwały się do jakiegoś plorta, który nie był ich. Kurde, czy naprawdę nie było jedzenia? No oczywiście, że jest 80 aż. Nie rozumiem, o co chodzi tutaj. A może... Nie, słuchajcie, to może być tutaj. O, te wlazły im do klatki. Jejku, no. Kurde, no będę musiała w takim razie zebrać tamte wszystkie, no. Jest mi strasznie przykro, strasznie, naprawdę. Poczekajcie, wrzucę jeszcze to water lettuce do tamtego nietoperka i kryształowego slajma, żeby nic się tutaj złego nie wydarzyło, ale jest mi teraz przykro. Kurczę, no. Czy wy będziecie jeść te water lettuce? Tak, okej, dobra, to wy sobie to jedzcie. Ja w takim razie wezmę trochę tych mew, przerzucę to do innej klatki i pójdę nakarmić Gordo. Jejku, jak mi jest przykro. To tak nie miało wyglądać. Nie no, wiecie co? Podejmuję ciężką decyzję, ale wydaje mi się odpowiednią. Ich jest po prostu za dużo. Ich jest za dużo. Ja mam tyle pieniędzy, że jestem w stanie sobie po prostu wziąć również z innych mieszkań. Nie będą tutaj one wkurzone i żeby im było za mało jedzenia. Zresztą to nie jest tak, że ja je głodzę, ponieważ co, jest na dwójkę i zawsze to jedzenie tutaj jest. Jednak jeżeli to jest dla nich za mało, no to ja nie jestem w stanie tutaj mojej całej farmy po prostu przekształcić tylko, żeby im było najlepiej. No niestety ten jest tylko jeden. Ja po prostu, jeżeli będę mogła, to zbiorę im więcej znajomych. Na razie również nie do 80, aż to jest bardzo, bardzo dużo. Ja w takim razie idę do Gordo, no znalazłam też odkiewki, jednak może będzie to wystarczające, ponieważ na te cebule nie będę obecnie czekać i zobaczymy, kochani, ale naprawdę jestem strasznie, strasznie... Kurczę, no smutno jest mi, no. Okej, no i na szczęście dotarliśmy, proszę bardzo. Trzymaj najpierw to, co uwielbiasz, potem jakieś zwykłe marchewki, następnie całe plony z moich rzodkiewko-buraków. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające. A nie! Nie, no słuchajcie, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No zjadł wszystko i jeszcze dalej by chciał. O! Czym ty? Aha, ty jesteś, dobra, świetlikiem. Zobaczmy, może to jest kwestia jednej tylko marcheweczki. Czy to jest kwestia naprawdę tylko jednej marcheweczki? Nie! Wiedziałam, że tak będzie, ja po prostu wiedziałam, że tak będzie. W takim razie muszę tutaj poszukać jakiegokolwiek jedzenia, z czego co widzę, oczywiście nie ma. No cóż, no będziemy szukać, kochani, będziemy szukać, albo znowu wrócimy na wyspę i po prostu w takim razie, no... Przyjdziemy znowu. Okej, tutaj odnalazłam kolejną część mapy i wiecie co? Powiem wam szczerze, że cały czas ja odnajduję te rzeźby. Czy powinnam coś z nimi zrobić? Na przykład, nie wiem, wziąć je i próbować... No gdzie? No idź pan stąd, idź pan stąd. No co, już dramę tutaj... No przecież go biorę, proszę stąd wyjść. Co to jest? O, okej, mamy, słuchajcie, nowy również jakby nowe jedzenie w porządku. Tylko co ja chciałam wcześniej powiedzieć, właśnie, dotyczące tych rzeźb. Czy ja powinnam te rzeźby wziąć i po prostu w jakiś sposób ustawić je wszystkie w rządku? Tak jak przypuszczałam na początku, nawet nie czuję, jak rymuję. Czy to jest... Nie no, kolejny? No dobra, lecimy, słuchajcie, do niego. Ja nawet nie mam po prostu jakiegokolwiek jedzenia, żeby mu tutaj zaproponować. No ale nic, no lecimy. Lecimy, dzień dobry, tutaj również widzę. I ty też masz te takie, te. Czy to jest coś związanego z tymi, słuchajcie, rzeźbami? Czy ja mam coś z nimi zrobić? Ja nie mam zielonego pojęcia, proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj ten bohater nam mówi, że w momencie, kiedy jakby odszedł ze swojego rancha, znaczy tak naprawdę z rancha swoich rodziców, ponieważ chciał wybrać inną drogę, to czuł się bardzo, miał wielkie po prostu wyrzuty sumienia i że obecnie bardzo żałuje tego wyboru i chciałby powiedzieć do widzenia. Czyli nie wiem do końca, jaka tu jest również historia, ale no mamy jakieś, mamy również więcej jakby detali i szczegółów z życia tego człowieka. Ja również tutaj jeszcze się, słuchajcie, okej. To nic mi nie dało. Myślałam, że może znajdziemy jakąś znajdźkę albo no nie wiem, coś fajnego. No dobra, znaleźliśmy. Dobra, już się cieszę. Cóż to jest? Co znaleźliśmy? Dobra,
to nie jest aż tak ważne. O, proszę bardzo, to mi się udało, cudownie. Tylko no co, no teraz w takim razie widzę potrzebę, że nie tylko mamy znaleźć te rzodkiewki oraz marchewki, mamy również, kochani, znaleźć jeszcze do tego... Czy to jest jakaś inna, czy to jest po prostu... Cóż to jest? No to jest dokładnie kolejna rzeźba! Czy ja powinnam jakoś się zbierać, ale już się o to was pytałam, więc mam nadzieję, że będziecie w stanie mi z tym pomóc. A ja kieruję się no na ranczo po prostu, bo po pierwsze nie mam ani tutaj mięska, ani nie mam również marchewek lub tych cebuli, więc nie jestem w stanie nic niestety tutaj jeszcze zrobić. Co więcej, tutaj również przyniosłam moje najwspanialsze slajmy. Tutaj jeszcze dorzucę sobie jeden ogródek, aby ogarnąć ten, dokładnie, o ten granat, który znalazłam. Jednak, moi drodzy, tak jak przed chwilą powiedziałam, odnalazłam moje najwspanialsze slajmy, które również mogą sobie mieć tutaj domek i zobaczcie, jakie są tutaj szczęśliwe, jakie są wspaniałe, tylko oczka im widać. No, to jest to, co ja chciałam po prostu zawsze w życiu osiągnąć. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Zbieram, moi drodzy, po prostu robię zapasy na tego Gorda, w sumie na te dwa Gorda, więc ja się tutaj... Wydaje mi się, że to będzie wystarczająco. Naprawdę jest tutaj mnóstwo warzyw, jednak również potrzebuję tych kurczaków dla Tabisia. Które Tabiś lubi najbardziej? I czy ja w ogóle mam? Okej, takie szare. Chyba z tego, co wiem, mam kilka, więc mogłabym im to oddać. Czy jak ktokolwiek z was lubi warzywa? Dobra, to w sumie bym wam dała te marchewki. Mam nadzieję, że reszta będzie wystarczająca, aby tamtego Gordo nakarmić. Tutaj z tego, co widzę, również chyba te huntery potrzebują jedzonka. Dobra, to wezmę te na przykład. I ja tu obrobię jak zwykle i zaraz wracamy, moi drodzy, do tych Gordo. Panie, ja panu obiecuję, że jeżeli to nie będzie wystarczające, no dobrze, ma pan szczęście. Ma pan szczęście. Mamy również gejzer prowadzący, moi drodzy, aż tam. O, dzień dobry, proszę państwa. To jeszcze sobie wezmę tego kurczaka, bo może być potrzebny. A! Poczekajcie, bo może być potrzebny do tabisiowego Gordo, do którego zaraz zresztą przejdę, tylko chciałabym również zobaczyć, do kogo albo do czego prowadzi ten gejzer. Ja tam widzę lawę, więc wiecie, co to dla mnie oznacza? Boom slime oraz boom plorty, które są mi potrzebne. Aha, dobra, na razie nic mnie jeszcze nie pożarło ani nie podpaliło, więc jest... No, powiedzmy, że stabilnie. Poczekajmy również jeszcze chwileczkę, aby mi się zregenerował jetpack. Dobra, i do czegoś doszliśmy? Do wody. Okej. Doszliśmy, kochani, do wody. Tu są jakieś te, widzę, że gorące źródła, więc przypuszczam, że w tych gorących źródłach udałoby nam się znaleźć to, czego szukamy. Jednak, no na razie powiem wam szczerze, ja niczego nie widzę. Ja niczego nie widzę. Może później to się pojawi, albo rano, albo właśnie w momencie, nie wiem, dzień, albo w nocy. Nie mam zielonego pojęcia. Na razie nie będę się tym zajmować. Gdzie jest Beatrice? Gdzie jest Boże, kochany, a dobra, tutaj jest, okej. Ja się właśnie w takim razie kieruję do tego tabisiowego. O, tam, o, jest, słuchajcie, już na nas czeka. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ przyniosłam mu mnóstwo, ale to mnóstwo jedzenia. I może w takim razie jego gejzer, bo przypuszczam, że taki będzie, poprowadzi nas do czegoś jeszcze innego. No dobrze, panie, proszę bardzo, to są chyba twoje ulubione, więc to powinno cię napełnić tak całkiem nieźle. Ja ci przyrzekam, jeżeli te wszystkie kurczaki będą niewystarczające, masz jeszcze jednego... Tabiś, ja cię bardzo proszę. Ja cię bardzo proszę. No nic, no w takim razie idziemy ponownie szukać kurczaki, ale słuchajcie, ja mam normalnie już dosyć. Czy one muszą aż tyle jeść? Jakby ja im tyle normalnie przygotowuję jedzenia i wciąż jest to za mało. Co mamy tutaj? Może jakiegoś kurczaka? Nie, no oczywiście, że żadnego kurczaka nie mamy. No dobrze, dobrze. W takim razie idę dalej szukać. Ile dalej poszukiwać po prostu? Taka jest sytuacja. Tego przejścia jednak...
Tego przejścia jednak nie zauważyłam i moi drodzy, mamy to, mamy bardzo wkurzone, ale mamy właśnie nasze boom slimy. O to nam chodziło. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało jej się już w końcu odnaleźć. Jednakże z tego co widzę, ojejku, gdybyś mógł mi teraz podrzucić, bo zaraz mnie zjedzą. Co chciałam powiedzieć? O kurczę, tam są! Ojejku, to mnie boli! No kurczę, mogłam się tego spodziewać. Czekajcie, macie to? Ja biorę boom! Tak, mamy boom slimy, kochani! Czyli w tamto miejsce, w które odkryliśmy na początku tego odcinka, jestem w stanie jakoś wejść. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze jak, bo ja już prawdopodobnie nie pamiętam, gdzie ono było. Tak, tak może być i tak oczywiście, że jest. Jednak jak będę w trakcie po prostu mojego chodzenia, mojego szukania, to może będę w stanie je odnaleźć i odblokować i tak dalej, i tak dalej. Jednak z tego co również widzę, czy tutaj są jakieś, nie wiem, kolejne surowce? Albo w ogóle, w którym miejscu na mapie my jesteśmy? Tutaj już. Okej, no dobrze, no ja na razie i tak potrzebuję najbardziej... Widzicie go? Czy wy go widzicie? Ponieważ ja go widzę. Cóż to jest dzisiaj za normalnie dzień wszystkich i wyłącznie Gordo. Ja już zapomniałam, czym bumplorty się żywią. Czy one przypadkiem nie żywią się... Czekajcie, jak to się nazywa? Popiołem? Tak mi się wydaje, Boże, bumplorty. Bum slime oczywiście. Nie. One się również żywią tymi kurczakami. No to w takim razie mam jednego kurczaka. Mogę mu go przekazać. Niech będzie i tabisiowego. O, to są te nie bumplordy, tylko to są te ogniste. Dobra, poczekajcie, w takim razie ty trzymaj to. Ja biorę ogniste slimy. Nie no, jeżeli tutaj tych pięć, o kurczę, jeżeli... Dobra, jeżeli tych pięć kurczaków będzie niewystarczająco, aby przebić tamtego Gordo tabisia, to przejdę sobie, moi drodzy, na farmę i zostawię wszystkie moje nowe slimy, które odkryłam, ponieważ jest ich kilka. Więc, no dobrze, przerzućmy się tam. Jejku, ja już się oczywiście tutaj zgubiłam, ale damy radę. Moi drodzy, nic się z tego nie zachowało, ponieważ oczywiście wpadłam w wodę. No oczywiście, że tak, ponieważ próbowałam dojść do tamtego tabisia. Nawet jedna kochana elfka chyba mi napisała, że jak już się w tą wodę wrzucę, to mam szybko zapisać grę i wtedy będę jakby na krawędzi. Jednak ja spanikowałam, oczywiście, że tak. I tak to się, kochani, skończyło, że wszystkie moje bumplorty i tak dalej i bumslimy zostały... No niestety w wodzie, więc ja tutaj wszystko ogarnę ponownie, jeszcze raz i mam nadzieję, że w końcu uda nam się przebić te slimy, że one się w końcu najedzą i będą szczęśliwe. Dobra, panie, tylko ty i ja, proszę bardzo, jednego kurczaka ci trzeba było. Co ty masz mi do powiedzenia, co ty masz mi do pokazania, co ty masz mi tutaj do zrobienia? Okej, to mamy dwa kurczaki, nie chcę tak tabiego... Gdzie są kurczaki? Przepraszam bardzo, tabi slimy. To był jeden kurczak, którego miałam wziąć do ekwipunku. Gdzie on jest? No nieważne, zobaczmy sobie w takim razie, do czego nas ten teleport będzie w stanie przeprowadzić. Okej, to jest nasz domek. Nie, panie, ja nie chcę wracać. Wracaj, ja w takim razie idę nakarmić naszego kolejnego Gordo, który jest, moi drodzy, tutaj dokładnie. I... Znaczy, to dobrze wiedzieć, że mamy w takim razie kolejny teleporter. No, ogólnie kolejny teleport do domu, prawda? Jednak ja oczywiście również chciałabym, żeby to były, wiecie, jakieś nowe, wspaniałe rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy. Byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli to by się nam udało ogarnąć. Okidoki, mam nadzieję, że tutaj również moje kurczaki będą wystarczające, ponieważ naprawdę dużo ich byłam w stanie zebrać, także co, mój drogi? O, nawet więcej niż wystarczające. Bierzemy wszystkie boom slimy, ponieważ one mi są bardzo potrzebne. Przepraszam bardzo, czy to jest lawa? O, nie chcę tego! Dajcie mi to, proszę bardzo, mi jest to potrzebne. Cóż tu jest? Nic aż takiego tego potrzebnego. Mamy tutaj również kolejnego slima, który akurat w przeciwieństwie jest mi bardzo potrzebny. Co to jest? Słuchajcie, czy odkryłam jakiś skarbiec? Tak mi się wydaje, że to jest skarbiec.
Co to jest? Aha, diament! Dobra, dobra, dobra. Wyrzucam tutaj w takim razie wszystkie moje kurczaki. Na pewno ktoś się nimi pożywi. I będę może otwierać wszystkie, żeby odnaleźć... Ojejku! Mam jakiś... ten portal, ale taki rzeczywiście potrzebny. Okej, okay, dobra. Poczekajcie, tutaj również mamy kolejnego tego, kolejny dron. W ogóle on tutaj mówi o jakimś labiryncie, moi drodzy. I ten ktoś chyba pracował dla jakiejś korporacji albo dla jakiejś firmy, z tego co rozumiem, jednak nie wiem, czy dobrze to ujmuję. I oni, ci ludzie z tej firmy przyjechali tutaj na tę wyspę, ponieważ myśleli, że będą mogli dużo zarobić, jednak to wszystko... nie wypaliło, gdyż ten labirynt się po prostu zawalił. Okej. Okay. Czy my w jakiś sposób możemy do niego dotrzeć? Z tego co widzę, nie. Jest po prostu zamknięte, są drzwi. No dobrze, w takim razie, wiecie co, mnie również w takim razie... Kolejny raz już mówię to samo, jednak mnie interesuje to, czy udałoby nam się na przykład zobaczyć te rzeczy, o których on mówi już w kolejnym update'cie z Slime Ranchera, ponieważ słyszałam, że w styczniu właśnie będzie nowy update Early Accessu, więc jestem bardzo ciekawa, co mogą dodać i czy to jest coś związanego właśnie z tym Gordy oraz z tym labiryntem. Poczekajcie, jeszcze również zobaczę, ile mi slime'ów zostało do... ogarnięcia, ponieważ z tego co widzę jeszcze tylko jednego nie zobaczyłam, nie poznałam, więc w takim razie moi drodzy, w kolejnym odcinku przypuszczam, że ogarniemy sobie w końcu tę królowę, królową, przepraszam, w końcu tę królową tego motylka, przepraszam bardzo, ja tu robię rzeczy, a wy mi przeszkadzacie. Okej, okay, już, w takim razie w porządku, wracamy moi drodzy i co, wydaje mi się, że ogólnie na dzisiejszym odcinku było naprawdę dużo zrobione, na kolejnym oczywiście w końcu, mam nadzieję, że w końcu uda nam się ogarnąć tę królową oraz może odnajdę to przejście, które poprzednio po prostu się zgubiłam i co, na razie ja się żegnam, do kolejnego zobaczenia, mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo, bardzo, bardzo miły poniedziałek. I cóż, no w takim razie za 3 kolejne filmy jest na kolejny Slime Rancher. Do zobaczenia, cześć!